Hubert. Filip. Jest odcinek 133 podcastu Hammerzeit teraz. Jest i ten, muszę ci powiedzieć, Filip, ten odcinek jest dla mnie zagadką, bo nie mam... Nie wiesz, co z niego wyjdzie? Nie, nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem po pierwsze namówiłeś mnie, żeby obejrzeć film Pół wieku poezji później, bo jak dobrze wiesz, mój stosunek do wiedźmińskiego uniwersum jest jakby to powiedzieć... Luźny. Ambiwalentny, tak, dosyć. Do. Po drugie, nie mam zielonego pojęcia, co mogę powiedzieć zarówno na temat tego filmu, jak i mojej reakcji na ten film. Dobrze, dlatego w stricte Hammerzeitowej poetyce zaczniemy od zupełnie innego tematu. Tak, zanim przejdziemy do omawiania filmu o silnym, zmutowanym, intensywnie przeklinającym mężczyźnie, to omówimy na szybko dwa trailery filmów o silnych, nie do końca niezmutowanych, tak, i prawdopodobnie nieprzeklinających, bo to jednak PG-13 wszystko, kobietach. Te kobiety pochodzą z dwóch różnych uniwersów. Uniwersa w kinach, te dwa mają się tak, że jedno jest super, a drugie od dłuższego czasu próbuje stać się super, ale idzie mu to powolutku. I teraz uniwersum pierwsze, czyli Marvel Cinematic Universe, zakończyło swoją długą drogę do sukcesu, kończąc sagę nieskończoności. I zaczynamy fazę czwartą. Od flashbacku. Od flashbacku, tak. Zaczynamy fazę czwartą filmem Czarna Wdowa, który to film doczekał się zwiastuna niedawno i to jest pierwsze spojrzenie na to, jak będzie wyglądało uniwersum Marvela w przyszłości. I tutaj od razu taki komentarz, który przywłaszczam z internetu, czyli, że wielka szkoda, że ten film nie pojawił się wcześniej, bo wtedy śmierć Nataszy w Endgame mogłaby wywołać większe lub jeszcze większe, w zależności od tego, jak się nastawiłeś do tej śmierci, większe wrażenie, gdyby ona miała swój film solowy wcześniej i podobno jest to wina tego Matoła z Marvel Entertainment, tego, co nienawidzi kobiet i wszystkich innych, czyli pan Perlmutter, który zblokował między innymi film Czarna Wdowa w momencie, kiedy oni chcieli go zrobić, czyli jakieś 5 lat temu, tak plus minus, bo powiedział, że kobiety, nie, co, kobieta główną bohaterką, dajcie spokój. Dlatego dostajemy go teraz. I dlatego jest prequelem, tudzież flashbackiem, jak kto woli, retrospekcją, bo ma się dziać w okolicach Civil War, dobrze kojarzę? Tak, ja szczerze mówiąc dużo bardziej bym był zainteresowany, gdyby ten film dział się pomiędzy Infinity War a Endgame, to znaczy w tym okresie 5-letnim, kiedy... Czyli co robiła, jaka była misja Nataszy, kiedy I to chciałem powiedzieć, że to by mi się nawet bardzo składało, bo ona wtedy, wiesz, poruszona wydarzeniami, że pół ludzkości zniknęło, postanowiła, że to być może jest ostatnia szansa, żeby ona odkryła swoją przeszłość. Nie wpadłem na to, ale teraz mi się ten pomysł strasznie podoba i żałuję, że tak nie jest faktycznie, bo tutaj nawiązują w pewnym sensie, bo tu jest raz, że to jest retrospekcja, bo to się dzieje wtedy, kiedy Natasza jeszcze żyła, czyli te kilka lat temu. Dwa, że mamy odniesienia do tej jednej misji, która ciągle była wspominana w rozmowach między nią a Hawkeye'em, czyli Budapeszt, bo tam jest ujęcie Budapesztu przecież w tym zwiastunie, więc będzie jeszcze retrospekcja w retrospekcji. Tak. A że sam zwiastun w ogóle zaczyna się retrospekcją z ujęć z filmów marvelowskich poprzednich, to już, Huber, jest taka meta-retrospekcja, że ja nie wiem. Nie, ja myślę, że te pierwsze ujęcia marvelowskie to są po to, żeby tym najmniej zorientowanym przypomnieć, kim tak naprawdę jest Czarna Wdowa, bo może rzeczywiście nie jest to postać, która od razu w pamięci siedzi takich ludzi. Może tak być, no ale dobrze, to jest pierwsze spojrzenie na fazę czwartą. Początek fazy czwartej to jest to taki jeszcze niezdecydowany pierwszy krok w fazę czwartą zdecydowanie, bo to jest taki bardziej, to bardziej mi przypomina, wiesz, mimo wszystko, tak jak Ant-Man drugi film, zamykał. Film środkowy taki. Tak. Nie, albo jest... jak wiesz, jak Ant-Man drugi takim spokojniejszym akcentem zamykał poprzednią fazę, czy to pierwszy Ant-Man zamykał fazę? Pierwszy Ant-Man zamykał fazę. Drugi Ant-Man nie zamykał fazy, bo był w środku. Pierwszy Ant-Man zamykał fazę. Pierwszy Ant-Man zamykał fazę i zrobił to na takiej spokojniejszej dużo nucie niż to, co się działo wcześniej. Tak samo tutaj to bardziej wygląda na taki film, który na, wiesz, wydech
po wielkich wydarzeniach w Endgame się pojawia. Ale to właśnie ja myślę, że to jest bardzo mocno wydech, bo to oficjalnie będzie film z fazy czwartej, ale patrząc na to, że on się dzieje w przeszłości, to jedyne co może zrobić, to jakoś tam zajudzić, zanęcić, zasygnalizować. Czyli wszystko, co będzie ważne w tym, to tylko Stinger będzie. Dokładnie, czyli coś związanego z kosmicznym Marvelem albo z jakąś technologią, która potem wróci, bo przecież dopiero Eternals, czyli jesienny przyszłoroczny film, to będzie to takie otwarcie prawdziwe, czyli fabuła, która wykracza poza ziemię, bo musi. Jakoś mi się wydaje, że jeśli będzie nawiązanie do kolejnej fazy, to bardziej do tego street level, czyli do tej, tak, do tej fazy. Tak, przeciwnikiem jest Taskmaster, który jest znany z tego, że świetnie kopiuje ruchy walki i inne rzeczy. Tak, chciałem w ogóle powiedzieć, że od razu na pierwszy rzut oka, i to chyba nie jest specjalnie odkrywcze, najbardziej ten zwiastun kojarzy się z filmem Winter Soldier. Mhm. Bo to jest coś, czego od dłuższego czasu, trzeba przyznać, nie było, czyli takie zapowiada się trochę podkolorowane, ale jednak szpiegowskie kino. Wiesz, tak, jest przyziemny. Tak. Chciałem powiedzieć Jason Bourne w spódnicy, ale ona spódnic nie nosi, więc Jason Bourne w obcisłych, skórzanych kostiumach. Tak, może nie mam nic przeciwko, ale oczywiście kochamy umysł Nataszy. Tu jest Czarny Wdowy, prawda? Tak. Kochamy go. Tak, a żeby nie było wątpliwości, to chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś chce coś więcej od Scarlett Johansson zobaczyć, to Jezu, wszyscy powinni obejrzeć film Marriage Story, bo dostępny na Netflixie od kilku dni. Jaki to jest dobry film, jaki Adam Driver jest wspaniały, ale to jest dygresja w dygresji do dygresji, więc powróćmy do trailera. Powróćmy do meritum. Tak, który zawiera w sobie następujące rzeczy. Będzie dużo walczących ze sobą kobiet. Tak. Będzie dużo udawanego rosyjskiego akcentu. Mnóstwo. Nikt tam nie jest Rosjaninem w tym filmie, a wszyscy udają Rosjan. Tak, i będzie duży, brodaty akcent humorystyczny. Tak się zapowiada z tego trailera. Czy w napisach końcowych będzie David Harbour as the comic relief? Tak, to jest duży, dwuchaty. Tak, David Harbour, który zresztą występuje w tym filmie milczeniem tutaj z bądźmy Hellboya, który nie podobał się chyba nikomu, więc uznajmy, że to jest jego śmiałe wkroczenie do wysokobudżetowego kina. Tam był zaraz bardzo ucharakteryzowany, jak... nie było widać. Okay. Zaraz po tym, jak w tajemniczych okolicznościach zniknął w wybuchu tudzież jakimś incydencie portalowym związanym z Rosją, Hubert. Czy to znaczy, że Hopper właśnie przeniósł się do Rosji w MCU i teraz będzie tamtejszym bohaterem? Filip, nie może tak być, bo jak dobrze wiesz, Disney ma kosę z Netflixem, bo prowadzi konkurencyjną platformę, więc niestety teoria jest zacna, ale niestety... Ale jest nieprawdziwa i wyssana z wiadomo skąd. A także chciałem powiedzieć, że ten film trochę zapowiada chyba taką... odwilż, Filip, odwilż w stosunkach amerykańsko-rosyjskich na platformie komercyjnych filmów. Czyli że będą się lubić teraz. Tak, znaczy, że pokażą, że wiesz, że jednak to są porządni Rosjanie, bo tak to się zapowiada przynajmniej na początku. Że... Tak, a właśnie pytanie, kim będzie Taskmaster w tym filmie, bo podobno nie sprawdziłem tego, ale zakładam, że dokładnie tak jest, nie ujawnili aktora lub aktorki ewentualnie, który gra Taskmastera i nie znamy tożsamości jego i oczywiście skoro on się pojawia w zwiastunie w dwóch scenkach dokładnie, oczywiście zamaskowany, choć zupełnie nie tak jak w komiksie, ale być może dlatego, że koleś z czaszką nie, no nie oszukujmy się, nie mógłby wyglądać jak szkieletor, więc jak... Szkieletor albo Hobgoblin ewentualnie, więc nie najlepiej, to oto Hawkeye, bo ma łuk. Ale to byłoby idiotyczne, więc to nie jest Hawkeye, tylko to jest... Bo zresztą Hawkeye już był bad guyem, miał wyprany mózg. Więc to jest jakiś koleś. Jakiś koleś z łukiem. A, bo... Może podglądał Hawkeye'a w Budapeszcie, dlatego świetnie z łuku strzela. To jest jego moc przecież. Trzeba przyznać, że ten film nie zdradza za dużo, jeśli chodzi o fabułę, poza prawdopodobnie zaczątkiem akcji, czyli Natasza powracająca do swojej przyszłości. Do mateczki Rosji i... We have to go back to the place where it all started. No dokładnie, więc jakby wiemy, że to będzie podróż retrospektywna wewnątrz podróży retrospektywnej, ale tak naprawdę o co chodzi? Jeszcze się nie dowiedzieliśmy i trochę liczę na to, że się nie dowiemy z kolejnych zwiastunów. Byłoby fajnie, bo ten film będzie musiał stać fajną fabułą, bo pod kątem efektowności trudno jest przeskoczyć rzeczy, które były już widziane wcześniej. Więc pewnie nie będą się silić na nie wiadomo jakie łubu-dubu, szczególnie, że najbardziej efektowna scena zwiastuna, czyli latanie wśród odłamków rozpadającego się komina. Kontrolowany spadek, upadek. Został określony przez wielu właśnie komentujących jako o, jaki fajny mały film. Taki skromny. Chciałem powiedzieć, że dożyliśmy bardzo ciekawych czasów, że takie coś pokazane jest takie, to takie proste, fajne. Takie robiłem wczoraj. Tak. W moim programie. Bardzo to są ciekawe czasy, bo prawdopodobnie jakieś jeszcze 15-20 lat temu, no to ta scena by robiła tak kolosalne wrażenie, że Jezu, jeszcze nikt nie widział
mi zrównia fajnego. A teraz ja miałem takie skojarzenie, że dokładnie tak samo było w grze Force Unleashed 2. Były takie spadki, gdzie trzeba było... Fruwać między rzeczami. Fruwać między rzeczami, dokładnie. Okej, okay, no to widzisz. Więc skromniejszy Marvel, który i tak będzie kosztował 100 milionów dolarów lub więcej. Fabuła nie wiadomo jaka. Bardzo mi się podoba muzyka w tym zwiastunie. Chciałbym, żeby ten styl został przekluty, wykluty, przebity, przełożony. Nie mam pojęcia, wymyślam słowa. Na film też, żeby w nim się znalazł. Nie przejmuj się, Filip, wszystkie słowa są wymyślone. I see, albo I hear what you did there. Nie, ja tego nie wymyśliłem, to gdzieś w jakimś filmie było, ale nie pamiętam jakim. W każdym razie, Huberta, muzyka bardzo fajna w zwiastunie i byłoby spoko, gdyby się pojawiła w jakiejś formie w filmie, bo brzmi inaczej niż to, co zwykle w Marvelu, w większości Marvelowych filmów się pojawia. Ale trochę, trochę zahacza też o to, co było w Winter Soldier, te takie... No takie ciężko, nie da się tego, nie da się. Tak czy siak brzmi dobrze, ale muszę przyznać, że ja jestem taki na zasadzie, okej, okay, bardzo chętnie obejrzę ten film. Natasza, moja dobra koleżanka, nasz rocznik Hubert. A ja jako człowiek, który lubi, Filip, takie skromne Marvelowe filmy, to bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie mnie ten zwiastun połechtał. W tym zwiastunie jest dużo ciekawych rzeczy. Jest biała, czarna wdowa, co jest też dosyć interesujące i jest absolutnie fantastycznie zaprojektowana, bo jak dobrze wiemy, z drugiego Ironmana, tak. Pani Natasza najlepiej wygląda, jak idzie, biegnie lub walczy w korytarzu. To jest, jak wiemy, najlepsze. Logo wjeżdża z korytarza, tak? I ta stylistyka tego takiego z prostych linii, dwuwymiarowe sylwetki zrobione zawsze mnie szalenie bawią. Bardzo duże skojarzenie miałem z tym, z... jak się nazywał ten Casino Royale, tak? No był taki film. Tak, ten z Jamesem Bondem pierwszy, Daniel Craig i czołówka była bardzo właśnie... Bardzo mi się wydaje, że Daniel Craig z Jamesem Bondem. Daniel Craig z Jamesem Bondem, to już są sylwetki, po które się przenikają. Zresztą w ogóle moglibyśmy też ten zwiastun też omówić swoją drogą. My moglibyśmy, ale to byśmy, musielibyśmy go sobie obejrzeć. Dobrze, no Wiedźmin poczeka. Zresztą wszyscy widzieliście już Wiedźmina pół wieku poezji później, bo oni mają już 800 tysięcy odtworzeń prawie dwie doby czy trzy doby po premierze. I nie ma o czym mówić. Spokojnie, Hubert, dojdziemy do tego... Dojdziemy do tego, na razie omawiamy rzeczy, które są mniej istotne, czyli multimiliardowe serie zza oceanu. Dobrze, Filip, Czarna Wdowa zapowiada się interesująco, ciebie mniej to łechce niż mnie. Tak, taka jest konkluzja tej części omówienia, dlatego teraz przeskakujemy do konkurencji, czyli do DC. Gdzie odczucia są dokładnie odwrotne. Odczucia są dokładnie odwrotne i DC w tym momencie coraz bardziej idzie w tą stronę, w którą powinno iść od samego początku, czyli w stronę nie robimy Ligi Sprawiedliwości dopiero na samym prawie początku uniwersum. To jest ta strona, w którą powinien być. Ja się bardziej zastanawiam, jak oni teraz planują pogodzić to, że będzie ta sama Wonder Woman, bo prawdopodobnie ten film osiągnie jednak sukces kasowy dość znaczący, w związku z tym nie będą chcieli postaci granej przez, w sensie wersji Wonder Woman Gal Gadot usuwać z uniwersum. Tak. I teraz jak ją pożenią z Batmanem Pattisona? Może okazać się zaraz, że Batman Pattisona będzie takim samym czymś jak Joker. Czyli co, będą mieli już trzecie uniwersum? Oficjalnie jest w uniwersum, a tak naprawdę nie jest w uniwersum. Chyba, że te wszystkie takie teorie o tym, że Flash i ich nie multiversum, albo te alternatywne jakieś wymiary będą się pojawiać właśnie w taki sposób, że a tu ten bohater jest w takiej wersji, a ten bohater jest w takiej wersji. Przecież film o Flashu też miał być w przyszłym roku w kinie i póki co chyba wyleciał z tego rozkładu, albo ewentualnie został mocno opóźniony. A także wyleciał z serialowego uniwersum, bo to by dopiero było, gdyby filmowy Flash pojawił się w tym kryzysie na nieskończonych ziemiach. Tak, ale ten kryzys na nieskończonych ziemiach, to jak ja o nim tylko sobie czytam i widzę te zdjęcia, ile osób tam gra, to wydaje mi się, że to jest bardzo ambitne przedsięwzięcie, które prawdopodobnie, patrząc na to, jak zwykle te telewizyjne rzeczy wyglądają... A potem sobie przypominasz właśnie, jak wyglądają seriale od DC, których ja stylistyki w ogóle nie jestem w stanie przyjąć nawet w najmniejszym stopniu. Ja nie rozumiem tego po prostu. Tego. On mi się wszystko wydaje tam tak sztuczne, tak plastikowe, tak udawane i tak dziwaczne, że nie jestem w stanie... Oni robią to samo, co chcą robić w kinie, czyli efekty, bohaterowie, którzy mają moce, ale z jedną setną budżetu i talentu. Nawet fakt, że Kevin Smith reżyserował niektóre odcinki Flasha, zdaje się, w ogóle... Flasha i Supergirl. Tak. No. W ogóle jakby nie jest w stanie mnie przekonać do tego, żeby podjąć próbę obejrzenia. Dlatego ja jestem tutaj w tym obozie z tobą, ale wychodzę troszeczkę z swojego obozu, bo zwiastun filmu Wonder Woman 1984
wyśmienity rocznik Hubert, jak wiemy. Nie jeden, gdzieś, jeden z najlepszych. Lepszych, tak. Postawił bardzo intensywnie na stylistykę związaną z rokiem, który jest w tytule. Filip, nie bój mnie, ja od razu będę killował twój entuzjazm. Go. To jest film, który jest, ej, zobacz, to raz zrobili w tej stylistyce i wyszedł fajny, to my też zrobimy. To jest z jednej strony pójście na łatwiznę, bo raz, że lata 80. są bardzo modne, więc wszystko, co trochę zahacza o tą stylistykę z automatu, w tym okresie robi się ciekawsze. Tylko, jest to samo dokładnie, co zawsze, no. Klasyczne DC kopiowanie Marvela, czyli Thor postawił na stylistykę z lat 80., ale umieścił ją w ogóle na planecie w innym skrawku kosmosu, to DC mówi, nie, my zrobimy to w latach 80. I będzie w latach 80. i będzie w stylistyce lat 80. i wszystko będzie w stylistyce lat 80. łącznie z butami Wonder Woman. Tak. W związku z tym, jak zwykle jest to... No ale dobrze, bo nie kopiują. To jest zbyt literalne potraktowanie tematu. No bo Marvel był... W komiksach Marvel nie był pierwszy, ale w filmach Marvel był pierwszy, więc... Simpsons did it, tylko że w wersji komiksowo-kinowej. I dlatego, skoro Wonder Woman została przeszczepiona do pierwszej wojny światowej, chociaż oficjalnie była prawie że koleżanką po fachu Kapitana Ameryki, no to tutaj musieli pójść w drugą stronę, czyli idziemy w kierunku kolorowego, laserowego, przesadzonego stylu, ale nie możemy tego zrobić tak, jak zrobił to Thor, czyli Wonder Woman nie będzie skakała po jakichś dziwnych planetach, tylko po piorunach. Będzie po piorunach skakała, tak. Więc z jednej strony pójście na łatwiznę, ale z drugiej strony ja jestem, jak to mówią ładnie po angielsku, sucker, jeśli chodzi o ten klimat i to, że użyto jedynej piosenki z lat 80., którą wszyscy rozpoznają prawdopodobnie i mówią, nie wiem co to jest, ale z lat 80. są, czyli Blue Monday zespołu New Order. To jest to, co też mi pasuje. Zremiksowana wersja pasująca do tego, jak tu akcja w zwiastunie jest pokazana. Kolorki są super. Saszeta u pana Steve'a Trevora jest wypasiona. Troszkę humoru. Tak, porozmawiajmy o panu Steve'ie. Co on tam robi? O panu Steve'ie, który jest absolutnym fenomenem, ponieważ jest postacią o imieniu Steve, graną przez aktora o imieniu Chris, Chris, tak. Która po latach powraca do świata, którego nie rozumie, po tym jak teoretycznie zginęła dużo wcześniej w trakcie którejś wojny światowej. W czasie którejś wojny światowej. Tak, Hubert. Paralele, bo lubimy to słowo, są tutaj nieuniknione. No, ale lub to, kopiowanie lub pomysłu. Kopiowanie. Nie wiem, no co ci powiem. Powiem ci to, że Marvel idzie w kierunku Czarną Wdową, idzie w kierunku takiego mniejszego, poważniejszego, brudniejszego filmu, który ma mniej kolorów, czyli to, co próbował robić DC na samym początku, a DC teraz mówi, Shazam nam wyszedł, Aquaman nam nawet wyszedł, to Wonder Woman też nam wyszła. To robimy to samo, tylko bardziej, czyli ten pasek saturacji w Photoshopie filmowym został przesunięty o 50% jeszcze bardziej w prawo, więc wszystko jest takie strasznie nasycone. I okaże się zaraz, że ta faza czwarta Marvela będzie taka bardziej stonowana. No nie może być do końca stonowana, bo no w kosmosie, ale taka bardziej... przyziemna, ja myślę, pójdzie w kierunku ubudubu. Nie, ja myślę, że to są przemyślane decyzje, to znaczy spokojnym, przyziemnym filmem zaczynamy fazę, ale przecież nie wyobrażasz sobie chyba, że Doctor Strange and the Multiverse of Madness to będzie przecież największy lot prawdopodobnie. Film w historii wszechświata prawdopodobnie. A przynajmniej jeden z najbardziej pokręconych filmów Marvela prawdopodobnie. W związku z tym myślę, że to się, ta maszyna rozpędzi dość mocno. No a Warner Bros. Tak te filmy... Nie, ja w ogóle przestałem... Muszę to powiedzieć, on te filmy tak wysrywa jeden za drugim trochę i ja tak. Nie widzę w tym ładu i składu za dużo. Nie, ja się zgadzam. Ładu i składu nie ma żadnego. Ja w ogóle przestałem patrzeć na te filmy w kontekście uniwersum. I to jest chyba najlepsze, co można zrobić. Ja patrzę teraz Wonder Woman, część druga, w której występuje Pedro Pascal, który jest, jak wiemy, super ekstra i on teraz będzie trochę bad guy'em, ale też występuje pani Kristen Wiig, która jest fantastyczna, ale głównie komediowa. Chyba, że gra teraz... w filmie Ghostbusters. A tutaj będzie też przeciwniczką ma grać panią Cheetah, która zresztą ludzie mówią, że jest ukrywana dlatego, że ten zwiastun kotów tego filmowego musicalu jest tak potwornie po prostu koszmarny, że wszyscy chcą poczekać z ujawnieniem jej jako głównego złego, bo który koty jest się źle kojarzą. Bo koty się źle kojarzą teraz w kontekście filmowym. Koty wychodzą jakoś wiosną.
Poza tym nie oszukujmy się. W marcu chyba? Kariera kobiet kotów w filmach nie jest najlepsza. Oprócz Michelle Pfeiffer. To oczywiście. No. Więc jeżeli chodzi o te dwa klimaty i dwa zwiastuny, to ja tutaj zostałem kupiony przez proste sztuczki, czyli jest kolorowo i komiksowo i ten zwiastun Wonder Woman podobał mi się bardziej niż zwiastun Czarnej Wdowy. Aczkolwiek jak przyjdzie co do czego, to film prawdopodobnie ocenię odwrotnie. Aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj poziom jakości nie zostanie jakoś bardzo zbity w dół i... Ja ci powiem tak, jeśli ten film utrzyma poziom pierwszej Wonder Woman, to ja będę usatysfakcjonowany i na pewno nie będzie to czas zmarnowany w kinie. Poza tym nie oszukujmy się, pani Gal Gadot ma bardzo ładny uśmiech, w związku z tym choćby dla tego elementu... I ma ten taki nowy strój wypaśny, cały złoty z tymi skrzydłami, co robi brzong, no lata właśnie, na błyskawicach. No właśnie. To, co ci powiedziałem trochę wcześniej, czyli byłem pod dużym wrażeniem tego, jak bardzo mocno w tej części, a przynajmniej w zwiastunie tej części, eksploatowane jest lasso Wonder Woman, które... Służy za broń totalną. Służy za broń do właściwie wszystkiego, łącznie z lataniem po piorunach, co trzeba przyznać jest ciekawym pomysłem. A Hubert Metallica już działał w latach 80. i oni mają wydawnictwo Ride the Lightning, czy zostanie użyte i wtedy okaże się, że lata 80. to nie tylko syntezatory i elektropop, ale też metal. Czyli to będzie film, który jako soundtrack użyje zespołu metalowego, tak, znanego w latach 80. w odróżnieniu od na przykład zespołu Iron Maiden, który... Bo ona jest Maiden i jest też Iron trochę. Mm. Może tak być, Hubert. To jest, widzisz, ile jest poziomów interpretacji tego dzieła, Hubert? No, mnóstwo. Filip, a propos... Dobrze, 7 na 10, no a wiadomo. Dygresji. Ostatnio widziałem bardzo ciekawy post na Redditie, który przypominał kawałek soundtracku z filmu Iron Man, który to soundtrack był pana autorstwa pana Ramana. Działa. Tak, i który brzmi dokładnie tak jak motyw główny z Gry o Tron, dokładnie identycznie. Hmm. Bardzo ciekawe doznanie muzyczne, polecam każdemu. Muszę go doznać w takim razie, ale to już po nagraniu. Czy chciałbyś w takim razie, Hubert, o Bondzie coś opowiedzieć, jako że... Ja myślę, że zwiastun Jamesa Bonda można podsumować trzema zdaniami. Jest Daniel Craig, jest James Bond, jeździ samochodami stary, i strzela. Stary i się Aston Martin, Hubert, tak, to jest najważniejsze. To jest, jak zawsze. Ma bardzo niebieskie oczy, a także jest pan, jak mu tam było? Pan Blofeld. Rami Malek. Pan Blofeld. Oni mówią, a pan Blofeld też jest i pan Rami Malek, który ludzie twierdzą, że będzie grał doktora No, ale że będą chcieli to ukrywać i że powinni zrobić nie tak, jak chcą, tylko powinni od razu powiedzieć, że to jest doktor No. Jeżeli Blofeld wrócił, to pan doktor No też może wrócić. Tak, to, czego nie da się na pewno zarzucić temu zwiastunowi, to, że to nie wygląda jak James Bond, bo to wygląda jak taki film o Jamesie Bondzie po prostu. No. Tak, bardzo dobrze wygląda jak James Bond. Jest nowa agentka 00, czyli czarnoskóra pani Naomi Harris, chyba to jest, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ona ma nowego Aston Martina, Bond ma starego Aston Martina, bo jest stary i odchodzi na emeryturę wielokrotnie. Jest trochę miejsca na żarty, jest właśnie Rami Malek, jest Ana de Armas, która jest zawsze dodatnim plusem Hubert filmu każdego. Jest młody Kay, który mimo, że lata mijają, to ten aktor ciągle wygląda tak samo, jest bardzo niesamowite. No bo ma dobre geny, no, geny. Tak. I są wybuchy i motory pościgi, i strzelanie, kolorki. Ja bardzo chętnie obejrzę ten film, mam wielką nadzieję, że będzie lepszy niż Spectre i że tak po Skyfallowemu potraktuje Jamesa Bonda, bo jak wiemy, Skyfall jest ekstra. Poza tym nie oszukujmy się, Daniel Craig potrafi zrobić tak intensywną, stłumioną minę, że od razu przyciąga twoją uwagę, ma taki zjazd. Jest niby spokojny, poważny, ale bardzo intensywny w tym wszystkim. Jamesa Bonda zawsze się ogląda, więc jakby nie trzeba chyba nic więcej dodać. Nawet nie bolą mnie te wszystkie machlojki reżysersko-scenariuszowskie i przekładanie premiery i dokrętki i inne cuda, bo wierzę, że będzie dobrze i będzie dobrze w kwietniu roku pańskiego 2020. Hubert, po trwającym 24 minuty... A to jest to, co kot miał w tym grać, prawda? No podobno miał kot grać złego. Tak. Jeżeli kot, to zobaczymy. Jeżeli ja sobie będę wsadzał mentalnie kota w Ramiego Maleka. Myślisz, że Rami Malek będzie próbował mówić z polskim akcentem? Jest bardzo zły i ma szramę na twarzy intensywną, w sensie spalony jest. I ma taką maskę, taką fancy z teatru zarypaną, więc kurde, może tak. 24 minuty wstępu, żeby dojść do tematu, o którym nie wiesz, co chcesz powiedzieć, oprócz tego, że doświadczyłeś go. Hubert, film fanowski o Wiedźminie.
co ci to mówi? Jakbym tak ci powiedział, film fanowski o Wiedźminie, nie wiedząc w ogóle, co tu będzie działo się. To jaka jest twoja myśl? Moja myśl jest taka, to Filip, to weź tak szybko mi powiedz, bo ja nigdy tego sam prawdopodobnie nie obejrzę. Dobrze. A jakbyśmy, że... Chyba, że mnie zmusisz do tego. No właśnie, jakbym powiedział film fanowski Gwiezdne Wojny, to byś powiedział, a widziałem kilka, widziałem. Tu widziałem. Fajne. Na pewno mogę się z tą założyć, że kończy się tak, że tłuką się ze złym pomalowanym na czarno-czerwono w lesie. Zawsze, tak, zawsze każdy film lesie, fanowski tak się kończy. Bo Hubert, bogactwem Polski jest nie tylko węgiel, ale też lasy. Trzeba przyznać, że film o Wiedźminie też toczył się w dużej mierze w lesie. Film pod tytułem Pół wieku poezji później, w reżyserii pana Nurzyńskiego Jakuba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dobrze powiedziałem. Pan Jakub Nurzyński. To jest dzieło, które powstawało w bólach przez lat 4. I pytanie, czy to widać, że przez 4 lata, pomijając fakt, że oczywiście jest dziełem fanowskim. To... Nie, to jest taki ten, to był taki sam rewolucyjny koncept jak w przypadku filmu Boyhood, w sensie, że te sceny na początku w KR Morhen nakręcili, a potem czekali 10 lat. Tak, czekali że... na dofinansowanie z Polak Potrafi. Tak, przeczekali 4 lata i ten aktor się naturalnie postarzał. Dobrze, sprawa wygląda tak, że pan Nurzyński, który jest jednym z niewielu fanów oryginalnego Wiedźmina w reżyserii Marka Brodzkiego, który to był serialem potajemnie przemontowanym w film dla niepoznaki, co zresztą zrobiono też na przykład z Pitbullem i czymś tam jeszcze. No to jest praktyka bardzo popularna w polskim kinie. No, mamy Ogniem i Mieczem. No, mamy... jedno kręcenie, Hubert, mamy... zapewnia ci dwie tak, produkcje. Mamy no. Ogniem i Mieczem, mamy to oraz mamy, mamy Wiedźmina oraz mamy wszystkie filmy Patryka Wegi. Dokładnie, wszystkie filmy Patryka Wegi, które bezproblemowo funkcjonują jako seriale. I on stwierdził, że tak bardzo by chciał zobaczyć coś więcej ze świata Wiedźmina, że się nie doczeka, aż kto inny to zrobi, bo to były czasy, kiedy mówiło się, że Bagiński coś tam w Hollywoodzie. No i trzeba przyznać, że ledwo, ale mu się udało. Tak, ledwo mu się udało. Trwało to długo i wymagało oczywiście po pierwsze, jak to w Polsce, ludzi dobrej woli, a po drugie trochę pieniążków. Jak to w Polsce. Zdrobniane. A po trzecie Zbynia Zamachowskiego. Zbynia Zamachowskiego, który bardzo darzy sympatią swoją postać z Wiedźmina 2001. Całkiem słusznie. I całkiem słusznie. I jest zresztą określany jako jeden z jaśniejszych punktów tego filmu. I pan Zbyniu Zamachowski, do którego dotarł pan reżyser poprzez znajomych, powiedział, że o spoko, on ma mało czasu, ale pomoże jak może i że generalnie wszyscy, którzy wzięli udział w tym filmie, to pomogli jak mogli. Budżet oficjalnie uzbierany na Indiegogo, na polakpotrafi.pl i na zbiórce facebookowej też jak się okazało, to jest niecałe 100 tysięcy złotych, jak to zostało w jednym wywiadzie spuentowane, że to jest 1/6 odcinka Ojca Mateusza. Mhm. Ale zrobili z tego trwający godzinę 40 film fantasy, co samo w sobie jest wyczynem, jak to nazwa gatunku sugeruje, fantastycznym. No ale teraz tak, trudno nie oceniać tego filmu, nie pamiętając o tym, że on jest fanowski, bo jakbym miał ocenić to jako, że to jest film, nie mam pojęcia o co chodzi, ktoś mówi, ej, film o kolesiu, który tam potwory zabija, coś tam, obejrzyj go, fantasy polskie. To obejrzał, on powiedział... Okej, okay, no... To jest to fantazy polskie, takie jak sprzed lat. Tak, dokładnie. W sensie, jakbym ten film oceniał jako film, to myślę, że jakby mnie ktoś trochę upił, to tak 5 na 10. Mm-hmm. Jakbym oceniał ten film jako film fanowski, to Hubert, my jako twórcy kina offowego sprzed lat, które to kino offowe jest ukryte na naszym YouTubie i może ktoś z naszych słuchaczy dotarł do tego, a jak nie dotarł, to może teraz spróbuję, ale nie będziemy mówić nic więcej. To wiemy, jak to jest kręcić film bez budżetu. Tutaj ten budżet był, jak my sobie wyobrażamy, całkiem pokaźny, bo 100 tysięcy to jest mnóstwo pieniędzy, ale za 100 tysięcy zrobić filmu się nie da. I podobno większość tego zresztą budżetu została przeznaczona na benzynę na i jedzenie. Na Zbynia Zamachowskiego. Nie, Zbyniu był też non-profit i w ogóle, wiesz, to, pomógł jak mógł. Benzyna i Hubert żarcie, bo trzeba było po Mazowszu zapierdzielać. Stwierdzili, że nie będą w stanie pojechać na Śląsk, gdzie jest najwięcej zamków, więc pomijając kilka panoramek nakręconych gdzieś tam w górach, wszystko się działo na Mazowszu, maksymalnie godzinę drogi od stolicy, bo wszyscy i tak siedzieli w stolicy. I jak się okazuje, bardzo ładne plenery znaleźli, bo jakby nie patrzeć, te wszystkie tam te ruinki, te lasy, te rzeczki i ten skansen jeden, co tam jest w tym filmie, który wygląda jak każdy inny skansen, w którym byłeś kiedykolwiek. Dokładnie tak. Też pasuje, bo to wygląda tak, jak bym sobie wyobrażał, bardzo ładnie. Poprosili, powiedzieli, panie kolego, my tu byśmy chcieli, my tu jesteśmy non-profit. Aha, non-profit, a będzie logo? Będzie, w napisach będzie. No to zapraszamy, proszę, macie tu tydzień, możecie se hasać. No i se pohasali. I ci, którzy chcieli pomagać na początku, tak pewnie, tak sobie wyobrażam, że kurde, ale to jest tyle roboty, a potem jak projekt nabrał rozpędu, to pan reżyser powiedział, że ludzie sami mówili, ej, a ja pomogę, coś jest dla mnie?
albo ludzie mówią, a ja bym chciał zagrać, znajdź mi jakiś epizod, ja będę tam w tle, będę w tej wiosce tam chodził, będę beczkę toczył. Ten koleś z tą malutką beczułkę tak toczył, jak pierwszy raz do wioski weszli. To projekt nabrał takiego rozpędu, że strasznie się o nim mówiło i patrząc na to, że właśnie w ciągu tych ilu, trzech dni pomału zbliża się do miliona i za granicą Hubert o nim mówią, że wow, ale fajne, w ogóle tak zrobiliście i że idealnie się wstrzeliliście, bo przecież Netflixowy Wiedźmin za 12, 13, 14 dni, a w tym momencie jak to nagrywamy to za 10 dni, to trafili bardzo dobrze, prawdopodobnie lepiej nie mogli, bo jakby to wyszło tak samo bez pomocy hype'u stworzonego przez gry i bez pomocy hype'u stworzonego przez Netflixa, to pewnie sukces byłby trochę mniejszy. No ale jako film fanowski to tak 7, nawet w porywach 8 bym dał, Hubert. Nie, trzeba przyznać, że jeśli traktujemy to jako fanowskie kino w takim tego słowa znaczeniu, jak ja jestem do niego przyzwyczajony, czyli właśnie kręcone... Partyzantka taka totalna. Partyzantka totalna, kręcone bez budżetu, kręcone na bazie jakiegoś własnego pomysłu, niekoniecznie z pełni rozbudowanym scenariuszem, mm-hmm. No to nie jest ten poziom, to jest zdecydowanie piętro albo i dwa piętra wyżej. Tak, natomiast to są momenty, które są fantastyczne w tym filmie. Natomiast to, co jest najdziwniejsze w tym filmie, tak. To ja mam taki dysonans poznawczy oglądając ten film. Bardzo z jednej strony ja widzę tutaj potencjał takiego prawdziwego kina, który, takiego prasowego, prawdziwego kina, który wielokrotnie się pojawia, zwłaszcza w takich jakichś ujęciach, nazwijmy to establishing shots, czyli w takich ujęciach, które pokazują miejsce akcji, tak. Bo pod względem wizualnym właśnie te wnętrza karczm, czy widok na wioskę, czy nawet ujęcia lasu i przyrody są... że tak powiem, w pełni profesjonalne, mm-hmm. Po czym po jakimś krótkim czasie to się zderza z takimi klasycznymi bolączkami filmu właśnie fanowskiego, to znaczy wydaje mi się mimo wszystko trochę takim kulawym i nie do końca pełnym scenariuszem. To znaczy to, co tu się dzieje, to nie jest tak naprawdę scenariusz, mi się wydaje, to jest taka przygoda, przygoda. Być może efekt tego, o czym mówisz, leży w tym, że oni przecież planowali zrobić film dużo krótszy. I to jest... rozbudowywał. To właśnie chciałem powiedzieć, że to w ujęciu filmu 40-minutowego, nawet 50-minutowego, byłoby dużo bardziej strawne dla mnie, niż półtorej godziny fabuły, która... właściwie dla żadnej postaci nie przynosi jakiegokolwiek rozwoju. Oni nic nie osiągnęli. No, nie, rozwój jest totalnie żaden. Są odhaczone punkty takie jakby popychające akcję do przodu. I zgadzam się, że scenariusz jest najsłabszym elementem tego filmu. O dziwo, bo wydawałoby się, że ludzie, którzy lubią jakieś dzieło, w tym wypadku sagę Sapkowskiego, grali w gry z pewnością, widzieli film, widzieli serial poprzedni, czekają na serial Netflixa, oni siedzą w tym świecie, oni wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, znają te postacie i byliby w stanie napisać taką opowieść, która przy użyciu tych środków, które są dostępne, byłaby bardziej poruszająca. I tak by się właśnie wydawało i to jest, myślę, piękna ilustracja tego, co się dzieje, kiedy zapisanie scenariuszy do jakichś znanych historii zabierają się właśnie fani. Bo oni w tym scenariuszu, będzie w nim zawarte wszystko to, co oni chcieli zobaczyć, tak? Czyli chcemy zobaczyć, jak ta postać walczy z tą postacią, albo jak ta postać rozmawia z tą postacią. Ale ewidentnie po tym scenariuszu widać, że brakuje takiej iskry w tym wszystkim. To jest tak, oni idą z punktu do punktu, tu się dzieje to, tu się dzieje tamto. Nie wiem, z czego też wynika... problem, który ewidentnie jest zaobserwowany i który też jest bardzo klasyczny, jeśli chodzi o fanowskie kino i zazwyczaj się to wybacza, ale w tym przypadku jednak chciałoby się czegoś więcej. To znaczy ja mam mimo wszystko duży problem z tym, jak ten film jest zagrany przez prawie wszystkich, może poza panem Zamachowskim. Tak, i Sołtysem. Ej, wszyscy kochają Sołtysa. Sołtys był najlepszy. Jezu, pan Sołtys, wsi, dubki, małe dubki, stare dubki? Stare dubki, nowe dubki. Jakoś tak. Świetny. Panie Sołtysie. Rola Oscarowa. W porównaniu zresztą.
Tak, tutaj widać pewien dysonans między aktorami profesjonalnymi a amatorami, ale na przykład pan Mariusz Drężek, który gra Lamberta, będącego ostatnim Wiedźminem już na świecie w tej historii, który jest aktorem profesjonalnym i ja generalnie uwag do jego gry nie mam w zasadzie żadnych. Ja mam uwagi do tego, jaką postać mu stworzyli. Czyli to, że pan Mariusz Drężek, znaczy, że nie Lambert, stworzyli. Albo jakiej mu nie stworzyli. Czyli że pan Drężek jest, pan Lambert, pan Drężek jest postacią taką bardzo współczesną. Że jest takim cynikiem, który swój cynizm wyraża przez to, że mówi wypierdalaj. Ale właśnie dużo razy. Tak, tu są, tu teraz, to ja mogę od razu powiedzieć na temat dwóch rzeczy, które przed chwilą poruszyłeś. Pierwsze, to jest właśnie postać pana Lamberta, który, powiedziałeś, jest ostatnim Wiedźminem. Tak. W ogóle nie widać tego, że to jest ostatni Wiedźmin na świecie. On się w ogóle nie zachowuje, jakby miał tego świadomość. W ogóle nie zachowuje się, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Mm-hmm. I nie zachowuje się też, jakby to było celowe jego ignorowanie tego faktu. On się po prostu nie zachowuje. On jest, wydaje mi się, że niestety jest po prostu postacią, która wygłasza kwestie i przemieszcza się z miejsca na miejsce. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że ty powiedziałeś, że nie masz uwag do gry aktorskiej, tak. Pana Mariusza nie za dużo, nie? Tak, ale jeśli właśnie tę grę aktorską głównie definiuje to, że on z przerwami około 5-minutowymi wypowiada jakieś szalenie wulgarne zdanie, które ma sprawdzić, bo Wiedźmin tak naprawdę on ma współczesne podejście do świata, mimo że się toczy w świecie fantasy, to da się zrobić, ale tu to się nie udało. Te wszystkie przekleństwa były takie na zasadzie, teraz ja jestem wygłaszającym kwestię z przekleństwem. Takie miałem rzeczywiście odczucie. Mógłbym się przyczepić, to o dziwo, najsilniejszą chyba cechą tej postaci jest to samo, co było w tym starym Wiedźminie z panem Żebrowskim, czyli design postaci i wygląd postaci, który jest dość mocno inspirowany tym Wiedźminem serialowym Żebrowskim. A jednocześnie grami, bo przecież medaliki wszyscy, w sensie te medaliony wilka, które się pojawiają, są z kolekcjonerki Wiedźmina 3. Właśnie śmialiśmy się, jak bardzo, ile musieli kolekcjonerek wykupić. Żeby... Oraz dwa miecze na plecach są ewidentnie nawiązaniem do gry, bo przecież ci, którzy nie znają książek, to patrzą na Netflixowego Wiedźmina i mówią, dlaczego Henry Cavill nie ma dwóch mieczy, bo w książkach nie ma dwóch mieczy, a tu nosi dwa. I ja się właśnie zastanawiam, jak ja bym ten film odbierał prawdopodobnie trochę inaczej, gdybym był fanem sagi wiedźmińskiej. Być może byś znalazł tam więcej dobra, bo ja znalazłem trochę dobra, ja nie jestem absolutnie Ale to też jest taki kasus właśnie filmu fanowskiego, że on jest właśnie bardziej dla fanów. No. Nie? Pamiętasz to? To tu mamy to samo. Zobacz, trochę on ma inaczej. Tu dwa miecze i jeden z nich nie jest kataną, w związku z tym jest dużo lepiej, tak? Tak. No tam dużo jest, bardzo było dużo nawiązań do dialogów, które były w grze i to też tak powoduje, że to miało być na przykład śmieszne i to, że jest o fraszce jest wspominane, która jest bardzo słynnym dialogiem z trzeciej gry. No tutaj wychodzi trochę na siłę i to, co powiedziałeś wcześniej, że ten scenariusz jest napisany trochę przez, tak jakby ludzie nie wiedzieli do końca, jak powinien wyglądać scenariusz, bo jest, w sensie on podstawowe zasady spełnia wszystkie. Jest początek, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, koniec, wszystko się zgadza. Postacie mają co robić, są dialogi, jedne lepsze, drugie gorsze, ale właśnie brakuje tej takiej Bożej Iskry i że tutaj jest scenariusz, który jest, nie ma Bożej Iskry, ale są nawiązania, albo są żarty, albo są przekleństwa. I że to są te takie punkty wypełniacze, które sprawiają, że które mają sprawiać, że te sceny się powinny lepić ze sobą lepiej, a tu właśnie tak wychodzi różnie. To, co zaskoczyło mnie, to, że właśnie on jest nakręcony i wygląda dużo, dużo lepiej niż jest przedstawiona ta historia. Czyli na przykład te ujęcie w karczmie, które w początkowej fazie filmu jest, które jest bardzo długim ujęciem pokazującym scenę zbiorową. Fantastyczne taki master ujęcie, shot, tak. Ta kamera leci steadicam przez całe pomieszczenie, tam ludzie. To wygląda, to jest coś, czego mi zawsze brakowało w polskim kinie albo w polskich serialach, które mają udawać, że coś się dzieje. Że te wszystkie plany były takie potwornie ubogie, że tam trzy osoby w tle coś robią, jakaś jedna rzecz się rusza i to jest, nie wiem, zajęty bardzo gęsto zaludniony rynek miasta. Nieprawda. A tutaj zostało to zrobione wyśmienicie. Czy ujęcia, w sensie ten humor, który się nie jest dialogiem, tylko jest właśnie pokazany ujęciem, czyli jak Benkart Jaskra rozsypuje prochy swojego ojca, a kamera pokazuje, że Lambert odlewa się pod jabłonią. Tak bardzo powolne jazda kamerowa i to już koniec, to jest koniec żartu, ale to jest bardzo ładnie punktuje. To był akurat jeden z żartów, który się sprawdził. Bardzo fajnie. Natomiast Filip, główne problemy tego filmu wynikają z faktu, kiedy
aktorzy mówią i kiedy aktorzy walczą. To są dwa elementy, które sprawiają największy problem temu filmowi. I teraz Hubert, pytanie, czy to jest to, że oni nie potrafią, trochę nie potrafią, niestety, czy to, że my jesteśmy już tak zwichnięci przez wysokobudżetowe choreografie, że jak nie ma takich fiflaków, to nie, wygląda gorzej. Ja jestem wychowany od wielu, wielu lat na fanowskim kinie gwiezdnowojennym. O którym wspomniałeś, że biegają w lesie. Dokładnie, biegają w lesie i, tak, tuką się ze złymi w lesie. Tylko tak, tu, wśród fanowskich filmów gwiezdnowojennych, których budżet jest prawdopodobnie 10-20-krotnie mniejszy niż tego filmu, ja jestem w stanie wyłowić przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście scen pojedynków, które są choreograficznie lepiej zainscenizowane, i wizualnie pokazane dużo, dużo lepiej niż to, co widzieliśmy w tym filmie. To jest mój podstawowy zarzut, bo to jest coś, co zawsze było siłą fanowskich filmów, że tłukli się w tym lesie, ale zazwyczaj, chyba że to był taki zupełnie podstawowy, nazwijmy to, tak, amatorski film fanowski, zrodzony z samej miłości i małych umiejętności, to w przypadku tych bardziej ambitnych filmów fanowskich, no te sceny pojedynków to było zawsze to, co się najlepiej w tym oglądało. No zresztą wystarczy przypomnieć sobie ten ostatni filmik fanowski z Darthem Maulem, który przechodził próbę przed Darthem Sidiousem, i ten jego pojedynek, przecież to było tak efektownie zrobione i widać, że cała para w tym filmie poszła w ten element. Okej, ale to pewnie wiesz, można usprawiedliwić twórców Pół wieku poezji później tym, że oni zrobili film pełnometrażowy, a te fanowskie rzeczy to są zwykle dużo krótsze. Tak, zdecydowanie, ale w takim razie moim zdaniem powinni jednak nie próbować... Tych walek, cytując klasyka, powinno być mniej. Powinno być mniej, może powinna być jedna tylko i wyłącznie, może powinny być dwie, może powinny być dużo krótsze, ale pokazujące ten wiedźmiński fach, i powinny być bardziej pokazane jak w filmie Zatoichi, czyli wiesz, walka toczy się w umyśle, po czym się kończy jednym ciosem. Ciach, no. A tutaj jednak widać, że próbowali pokazać takie choreografie bardziej rozbudowane, tylko że one wszystkie wypadały tak dość ociężale, no, takie były dość mocno pocięte, i to, czego też się nie da wybaczyć, absolutnie, bo to jest coś, z czego można było zrezygnować, ewentualnie pokazać dużo mniej intensywnie, to są wszelkie próby czarowania przez kogokolwiek w tym filmie, które wypadają absolutnie fatalnie. Dobrze, próby czarowania to jest właśnie to, że jakby miał wybrać rzecz, która wyszła lepiej, czyli walka na miecze, czy używanie czarów, bo jakby nie patrzeć, film fantasy musi posiadać efekty specjalne, wizualne. Więc w Wiedźminie również one były. I jeśli nie liczyć dziwnego Minotaura, który chyba miał być leszym w scence po napisach, co było bardzo odważnym zabiegiem, bo wsadzenie w pełni wygenerowanej komputerowo postaci do filmu w takiej formie to jest odwaga, ale trzeba szanuje, spoko. To te czary i inne łubu-duby kolorowe wyszły w moim odczuciu zaskakująco nieźle, patrząc na to, jak to wszystko było inno zbudowane. Na przykład efekt płomienia mi się bardzo podoba, jak Triss robiła takie to, co nad dłonią jej się pojawiało. Ten płomień był super ekstra. Tak, tylko ona to robiła tak powoli i tak niemrawo, i te czary rzucała z takim jakimś marazmem totalnym, że nie chodzi mi nawet o fakty, jak to wyglądało wizualnie, tylko jak to było pokazane, w sensie jaka była dynamika tego wszystkiego, całego rzucania czarów. Tak, walki na miecze były zbyt powolne i walki na czary też były zbyt powolne. Ale to myślę, że niestety wszystko sprowadza się do tego, że no bo nie daliśmy rady tego zrobić lepiej, bo nie mieliśmy pana choreografa, albo wiesz, facet od efektów tak naprawdę jest grafikiem, który napierdziela banery dla Ceneo, a potem po godzinach zrobię, dobra, zrobię wam te efekty, ale dajcie mi na RAM, chłopaki, z tych 100 tysięcy dajcie mi 300, to sobie więcej RAMu kupię. Efekt zwołania loży czarodziejek w tym takim, nazwijmy to, tunelu ceglanym, co tam były takie kawałki tego. Najpierw kamera pokazująca z góry Triss, która przechodzi przez te, potem ten rozbłysk i te takie duchy, nazwijmy to duchy hologramy. Ducho hologramy czarodziejek, bardzo przyzwoite, spoko. Takie mogłyby tylko nie mówić. Mogłyby nie mówić, tak. Te delikatne takie czary, typu właśnie jak tam machanie przy głowie, rozświetlające się ręce, czyli taki klasyczny serialowy poziom seriali, że jak ktoś używa mocy, to się dotyka czegoś ręką, spod ręki światło, ewentualnie widać jakieś żyły czasem czy coś. To wszystko spoko. Bardzo, to, co mi się super podobało, to był ten detal, kiedy oczy Lamberta się czasem robiły komputerowe i źrenice się rozszerzały albo zwężały. To był rzeczywiście taki, świetny taki efekt, delikatny tak. Bardzo, i on wyglądał super realistycznie, i to było super fajne, i jakby skupili się właśnie na takich pierdółkach. Czyli to jest efekt
z tej walizy, która ma w sobie Forresta Gumpa, czyli efekt, który jest w zasadzie niezauważalny, bo pasuje w kontekście tego świata i on jest delikatny, nie wywala cię z obrazu, bo mówisz, aha, no bo jest Wiedźminem, więc tymi oczami tamtej źrenice se rusza i wszystko jest super. To było ekstra. No ale wiadomo, że skoro to jest Wiedźmin, to ludzie oczekiwali czegoś więcej, więc ja myślę, że to było trochę wsadzone to wszystko dlatego, że to tam musiało być. Nie dlatego, że patrzcie co umiemy, tylko kurde, jakoś to musimy zrobić. Więc zrobimy to, bo jak tego nie będzie, to będą się wkurzać bardziej niż jak to wygląda tak, jak wygląda. Być może tak, być może tak. No efekt jest taki, że ten film nie wyskoczył poza jednak w takim totalnym rozrachunku, nie wyskoczył poza ramy, w 100% nie wyskoczył poza ramy kina właśnie fanowskiego. Jest gdzieś na takim pomiędzy, no jest pomiędzy kinem jest fanowskim. Jest pomiędzy kinem fanowskim a pełnoprawną produkcją. Trzeba na pewno docenić ich za ambicje. Nie, ambicja jest totalna. Ja chciałem powiedzieć, że jakby sam fakt, że oni się zabrali za to i doprowadzili ten projekt do końca i to w tak dobrym momencie dla siebie, to jest fenomenalne i to jest najlepsza reklamówka dla nich. W sensie pan Jakub Nużyński, który był jakby wodzem całego projektu, to ja obstawiam, że on teraz pomału zaczyna odpisywać na maile od poważnych producentów, którzy mówią, panie Jakubie, a może tutaj teges śmeges. I że to jest fantastyczna reklama dla niego, dla ekipy, która mu towarzyszyła i że jeżeli oni dostaną więcej czasu, więcej pieniędzy, to niedługo usłyszymy, że to ci sami ludzie, co zrobili tego amatorskiego Wiedźmina, który tak się tam podobał, to zobaczymy coś lepszego i coś więcej i może kino gatunkowe, które w Polsce ciągle nie może chwycić za gardło widza, bo i tak sprowadzamy nasze kino do komedii, dramatu albo sensacji. Wszystko, co nie jest tym, to się nie sprawdza, bo po prostu nie potrafimy tego zrobić, niestety, ciągle. To może wyjdzie coś lepszego. I tutaj są te takie przebłyski wielkiej fajności, które są oczywiście punktowane przebłyskami totalnego bezsensu. I największym bezsensem w tym filmie, poza tym, że nie do końca wiem w ogóle o co chodziło w tej historii, poza tym, że jest księga Alzura, który tam mutował strasznie i zmutował kogoś, kto jest jeszcze gorszy niż Wiedźminie, jeśli chodzi o bycie postrzegany jako potwór, czyli pan łysy Terminator. Ale jednak nie jest taki zły, bo go został pokonany od razu. Ona, ta Ornella, która... Ornella była bardzo fajna, podobało mi się. Do momentu, kiedy rzuciła się na Jaskra i zaczęła się z nim strasznie całować. Sorry, nie Jaskra, Juliana, syna Jaskra. To jest właśnie ta głupota, której nie kumam. Że ja wiem, że feromony i oddziaływanie ciał na poziomie, rozumiesz, molekularnym i niekoniecznie ktoś musi być atrakcyjny fizycznie, żeby przyciągać płeć przeciwną lub tą samą, whatever. To jednak w przypadku Jaskra, syna... Wiesz co, ja miałem takie to odczucie... To było takie... Nie wiem, ja miałem takie odczucie, szczerze, ja się czułem dość zagubiony, jeśli chodzi o przebieg tej fabuły, bo zrzuciłem to na karb tego, że ja się nie interesuję tym światem, w związku z tym... Ale ja też byłem prawdopodobnie, gdybym wiedział więcej na temat tego świata, byłoby to dla mnie jasne. Ja sobie, nie wiem dlaczego, ułożyłem w głowie historię taką trochę z Gry o Tron. No. To znaczy, że ona miała jakąś taką motywację, żeby przez ten film kogoś przelecieć, bo to miało służyć jakiemuś celowi. Jakoś połączyłem sobie te chemikalia, które gdzieś tam mieszali na początku z tym, że nie wiem, ona chce stworzyć jakiegoś zmutowanego kolejnego zbawcę ludzkiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jej motywację sobie wytłumaczyłem tym, że ona z jakiegoś powodu musi kogoś przelecieć, a on jej się wydawał najłatwiejszym celem, bo był tak. Synem Jaskra, w związku no z tym był jurny jak się da. Złe czarownice lubią seks bardziej niż dobre czarownice, więc wiadomo. Ale była ładna, więc jakby wybaczamy jej to, ale to nie pasowało mi. To jakoś cała jurna syna Jaskra, która pasuje do tego świata, bo Jaskier by też był przynajmniej w wydaniu zamachu. A także fakt, że 5 minut wcześniej został oszukany w dokładnie ten sam sposób, tak. Po czym w ogóle nie wyniósł nie nauczył tego, się niczego, totalnie. Ale o właśnie, to jedna rzecz znowu dobra, a propos takich skakania po wątkach, to jest pan, którego zatrzymałem na Sokratce, czyli ten Doppler, czyli człowiek, który, w sensie stwór, który potrafi przyjmować postać dowolną, na jaką spojrzy, ją imituje w doskonały sposób. Wiedźmiński mystik. Tak. To on przecież był córką sołtysa, która bardzo intensywnie miała ochotę całować się z Julianem, po czym z opowieści tego biednego chłopa, że chłop z chłopem się całował, zobaczył coś przerażającego. To było bardzo polskie, tak? To było bardzo polskie, ale to też był bardzo dobry żart, bo to było, że on zobaczył jakiś najazd kamery na jego twarz, gdzie on widzi jakieś po prostu niestworzone rzeczy, a potem się okazało, że to wiesz, babka się zamienia w kolesia i chłop z chłopem się całował. I to jest nie do pomyślenia. I zresztą też przykład efektu, który jest prosty do osiągnięcia, ale bardzo skuteczny, czyli w moment, w którym pan Doppler zmienił się w Tris, która stała obok, czyli podzielenie ekranu i sam fakt, że są dwie Tris, które wyglądają tak samo w tym samym ujęciu,
kamera chyba się nie ruszała wtedy, więc to było jeszcze prostsze do osiągnięcia, ale tak czy siak, efekt wizualny, który mówi ci dokładnie to, co ma, w sensie przekazuje to, co ma przekazać, wygląda dobrze, nie wyciąga cię z filmu, czyli to też jest tak, że oparli kilka scen o takie elementy, które potrafili zrobić bardzo dobrze i to wyszło super, a potem właśnie nagle się okazało, że jest piu, 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 jakieś tam lasery z rąk, takie no. A także ty ruchomy makijaż pana złego łysego. Tak, ta galareta na twarzy nie była najlepsza. Która ja myślałem, żeby zmieniała się z ujęcia na Ornella ujęcie. Tak powinna go wyleczyć szybciej. Albo powinien nie mieć tej galarety, albo powinien chodzić w masce, tak jak w tym kapturze na początku był w karczmie, jak wszedł, gdzie był zakryty tam w większości. Mówię, aha, jest oszpecony, ale nie widać tego, bo nie mają budżetu na dobrą charakteryzację. Zostawcie go tak. Ale nie, musiał zdjąć to i ona musiała go wyleczyć. No dobra, no, rozumiem, ale nie do końca. Tak samo jak nie do końca kumam fabułę, nie, ale trudno. I jeszcze jedna rzecz, która, Hubert, wyszła głównie dlatego, że oglądaliśmy na za dobrym telewizorze to. Czyli jak ktoś ma za dobry telewizor i ogląda kompresję z YouTube'a, to to wygląda gorzej niż na HBO Go. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że to nie wygląda tak, jak to nie wyglądało tak. Ja nie wiem, czy to coś nie poszło nie tak, czy ten film jest na YouTube'a wrzucony w jakiejś takiej wersji nieprzyjaznej. Nie pamiętam tego ujęcia. Wyszedłeś do kibla wtedy. Chciałem ci powiedzieć, że bardzo fajny efekt. Fajny efekt, jak Lambert zażył eliksir przed walką. Właśnie chciałem powiedzieć, że to prawdopodobnie jeden z najlepszych rzeczy w tym filmie, a ja to przegapiłem. Tak, oczywiście. Ja mówiłem ci, chodź zobacz. Moje zdanie się zmienia na temat tego filmu o 180 stopni w tym momencie. Ty, przepraszam bardzo. Wszystko, co powiedziałem do tej pory, jest nieprawdą. Bo to był dobry efekt. Efekt jest genialny. Dobrze. Co chciałem powiedzieć? Tak, że wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest kwestia, właśnie chciałem nawet z ciekawości zobaczyć, czy to się poprawiło po premierze. Ale w ogóle, bo w ogóle. A czemu oficjalnie to jest znowu Monderek po raz drugi? Czy on nie zginął wcześniej? Ale nie, no to jest ta scena. To jest, on Monderek prowadził więźnia, a potem się pojawił, żeby zginąć. Właśnie, Filip, skoro już mówimy o Monderku, to chciałem powiedzieć, Stars in Black jest żeby, super. Żeby nie, żeby podsumować jakoś moją opinię na temat tego filmu, to naprawdę bardzo, bardzo doceniam fakt, że jest to bez wątpienia najbardziej ambitne przedsięwzięcie wynikające z czystego fanostwa, tak. Jakie w tym kraju i prawdopodobnie jedno z najbardziej ambitnych na świecie zostało zrealizowane. I będzie uznawane za wzór teraz. Jak I będą, chciałem powiedzieć, do czasu, aż nie pojawi się wreszcie film z Stanisława Monderka. Cokolwiek Stanisław Monderek będzie chciał zrobić, bo Stars in Black to jest, ile to ma lat? 15, 16 już? Spokojnie. To dość dużo. Tak czy siak, no Filip, no przed chwilą była jakaś scena walki. No nie wyglądała najgorzej. Dlaczego? Dlatego, że była krótka i zwarta. Tak, ale właśnie też były... Finałowy pojedynek jest prawdopodobnie najmniej emocjonującym pojedynkiem z całego tego filmu, co jest jego dość dużą wadą, trzeba przyznać. Tak, bo powinno być super ekstra i w ogóle wow, ale no dlatego tu jest dużo takich momentów, że porwali się z motyką na słońce i to jest trochę tak, że 50-50, trafimy albo nie. I dokładnie taki jest efekt końcowy. Połowę trafili, połowę nie. Tak, dokładnie. Tak. I to... Jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że to jest film fanowski, to ta jedna połowa jest większa niż druga połowa, całe szczęście. Jeżeli weźmiemy poprawkę w drugą stronę, że to jest film, który masz oceniać z pełną surowością, no to ci wychodzi właśnie, że za dużo amatorów zatrudnili, to oświetlenie nie takie. Strasznie dużo dzieje się w ciemności i potem w tej ciemności, jak w Grze o Tron na HBO Go, wychodzą te wszystkie takie gradient. Tak. To prawdopodobnie też obniżyło moją satysfakcję z oglądania tego filmu, natomiast chciałem powiedzieć o jednym braku, który zdecydowanie mnie zraził. Proszę. Był tylko wspomniany w dialogu, no. Ale zabrakło sceny Wiedźmina moczącego się w bali z wodą. Ja chciałem powiedzieć tak, że w ogóle jest obowiązek moim zdaniem, żeby Wiedźmin się moczył w bali z wodą i trochę żałuję, że nie było tego. Masz rację, to jest poważne niedopatrzenie. Panowie twórcy, panie Jakubie, panowie scenarzyści, jeżeli zrobicie suplement do tego filmu lub jakimś cudem sequel, balia z wodą, a w środku Wiedźmin. I ewentualnie niewiasta, co nigdy nie jest postrzegane źle. Poproszę. Nie oszukujmy się, jedne cycki były. To też jest obowiązek. W świecie Wiedźmina muszą być gołe cycki, były, ale to też trochę mam wrażenie, że z obowiązków. Gdyby ich nie było, to by było tylko szkoda, że nie było cytków. Ale... Ja się takie trochę zastanawiam, czy to była dobra decyzja, żeby w tym momencie ten film wypuścić. W sensie, nie chodzi mi o odbiór wśród fandomu wiedźmińskiego, bo to na pewno jest mega pozytywne. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o taki globalny, chociaż wyniki oglądalności absolutnie pokazują, że była to dobra decyzja. 739 tysięcy w momencie, jak to nagrywamy. Ale nie oszukujmy się, w moim takim laickim mniemaniu, no, nawet mimo, że wiem wszystko na temat tego charakteru tego filmu, że to jest film fanowski, że to jest
jest niski budżet, że to jest dziecko miłości do sagi wiedźmińskiej i tak dalej, to mimo wszystko ta bliskość wysoko budżetowego i szalenie prawdopodobnie efektownego serialu Netflixowego od razu te poprzeczkę stawia mimo wszystko wyżej, wyżej dla tego filmu. Więc zastanawiam się, czy chociaż z drugiej strony może po premierze Wiedźmina Netflixowego byłby jeszcze gorszy moment na to. Tak, bo byłoby w sensie, ale jednak zrobili super, o tamte walki, tamte dolary, to widać, nie? To wszystko jest ekstra. Więc lepiej przed niż po. Tak, zastanawiam się, czy trochę nie zaszkodził temu filmowi jednak mimo wszystko Netflix ze swoją premierą. Ale Hubert, opinie wśród fandomu, o który został, jak fandom jako zjawisko zostało wspomniane wielokrotnie, jest takie, że zobaczcie Netflix, jak powinien się nakręcić do Wiedźmina. Ale właśnie chciałem powiedzieć, to jest kolejny przykład tego, jak bardzo nieistotne to jest zjawisko, opinia wewnątrz fandomu, i rozmawialiśmy o tym już tak, na 3% całej opinii. W podcaście naszym wielokrotnie, nawet w przypadku takich marek jak właśnie Uniwersum Marvela czy Gwiezdne Wojny, gdzie ten fandom jest bardzo radykalny w przypadku Gwiezdnych Wojen i ma bardzo radykalne opinie, i to nie ma dla producentów. Jeśli film jest stworzony z wysokim budżetem i ma osiągnąć komercyjny sukces, to nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie ważne nie ma żadnego są znaczenia. Pieniądze po prostu niezliczonej rzeszy kinowych zjadaczy popcornu, i to dla nich się robi to kino. I teraz te niezliczone rzeszy obejrzały ale paradoks, film, no. Tak, ale paradoksalnie chciałem powiedzieć, no. Że okazuje się, że robiąc takie filmy, mimo wszystko, z całym szacunkiem dla fandomu, osiąga się obiektywnie efekty lepsze, no, jeśli chodzi o kwestie przynajmniej prowadzenia fabuły i samego tekstu scenariusza. No dobra, ale Hubert, pół wieku poezji później jako film. Obejrzałeś, bo cię trochę zmusiłem. Okoliczności były sprzyjające, bo była nasiadówka, więc włączyliśmy w trakcie premiery. No i co? Jesteś uboższy intelektualnie i czasowo o te godzinę 40, było spoko? Nie no, słuchaj, jeśli chodzi o... Nie czuję się, że tak powiem, załamany faktem, że straciłem półtorej godziny na obejrzenie tego filmu, ale też nie oszukujmy się, moja poprzeczka, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, nie jest zbyt wysoko, znaczy mało rzeczy jest w stanie mnie zawieść w tym temacie. Natomiast jeśli się go ogląda z takim nastawieniem, że to jest kino fanowskie i ma się tego świadomość, to jest to, tak jak mówiłem, jedna z lepszych rzeczy, którą można w tej kategorii filmu obejrzeć. Zdecydowanie. Natomiast jeśli się ktokolwiek napatoczy na ten film, tak samo jak ktoś się napatacza od czasu do czasu na naszą bardzo, 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 bardzo amatorską i niepopularną przygodę filmową sprzed wielu lat i mówi, ej, co to jest? Tam jest napisane, że to jest film sensacyjny. To zawód może być jednak mimo wszystko dość srogi. Tak jest, ale Hubert, nakręcone bardzo porządnie, muzyka bardzo fajna, kilka ujęć wyśmienitych, kilka żartów niezłych, aktorsko 50-50, fabularnie no okej, ale ta pasja i w ogóle myślę, że jest w stanie przekonać wielu do siebie, i jeszcze raz chciałem pogratulować Sołtysowi za jego za rolę. Tak, a także to, co absolutnie mnie kupiło w tym filmie. Bo Sołtys to jest Hubert Włościbyt, pan Andrzej Strzelecki. Tak, to jest no. Fakt, coś co też w Wiedźminie serialowo, filmowo, żebrowskowo starodawnym, tak. Polskim, mnie przekonywało zawsze, a co może co bywa kontrowersyjne, to jest śpiew pana Zamachowskiego, zawsze mnie te jego ballady jaskrowe Zamach kupowały spoko. W 100%. Zamach spoko, i chciałem też powiedzieć, chciałem coś powiedzieć, ale zgubiłem myśl, więc nie powiem. Nie mów tego, Filip, nie mów tego, skoro zgubiłeś. No nie jest źle, no. Panowie, nam się trochę podobało. To nie, my narzekamy, bo musimy, bo wiesz, kontrowersja się lepiej sprzedaje, nie? Jak ktoś miesza z błotem. Trochę. Znaczy, może tak, panowie, jeśli chcecie być postrzegani jako zawodowi, stuprocentowi filmowcy, to możemy ponarzekać. Jeśli chcecie być postrzegani jako fani z ambicjami, którzy tworzą kino fanowskie, to jesteście bardzo, bardzo, bardzo wysoko w tak tym jest. Gatunku. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Dokładnie. I to powinno wystarczyć i z pewnością wielu wystarcza, patrząc na wyniki oglądalności, ilość łapek w górę i tego, jak dużo mediów dałeś profesjonalnych. Nie dałem łapki w górę. Ale ja rzadko daję łapki w górę na YouTube. Jakoś mnie to nie jara mnie to. Ale obejrzałem, w sensie dołożyłem im obejrzenia, pomijając to twoje obejrzenie, nasze wspólne, więc żeby nie było. Także całkiem nieźle, i jeśli ktoś inny, jakiś fan gdzieś tam weźmie sobie
ekipę wiedźmińską pana Jakuba Nurzyńskiego i całą resztę za przykład i będą tworzyć inne takie rzeczy, to może doczekamy się pokolenia, kolejnego pokolenia filmowców młodych, ambitnych, którzy dostając większe środki i możliwości będą robić rzeczy, gatunkowe rzeczy, które będą rzeczywiście warte uwagi za lat kilka, kilkanaście. Ja myślę, że właśnie najlepsze, co z tego filmu może wyjść tak naprawdę, to jest potencjalna przyszła kariera twórcy. Tak jest. Hubert, ale Netflixa obejrzysz tego Wiedźmina, nie? Nie, no oczywiście, przecież to jest serial, to A, dwa jest na Netflixie, to B, a C jest, występuje Henry Cavill, więc liczę na jakieś srogie buły. Więc... Srogie buły zawsze w cenie, tak jest, bardzo dobrze. Podcast Hammerzeit liczy na buły, podcast Hammerzeit dziękuję mimo wszystko za pół wieku poezji później i podcast Hammerzeit informuje uprzejmie, że najbliższy odcinek, jaki się pojawi, to będzie crossover Star Warsowy, bo już za 8 dni Skywalker odrodzenie. Tak, Filip, a żeby było zgodnie z tendencją, jaką pan Lambert w tym filmie prezentował, to chciałem powiedzieć, pierdol się. Koniec.